Kajmaniki mamy, proszę Państwa. No, pięknie usytuowany ten sklep Express, dobrze pomyślany, bo zawsze do 24. I tak powinno być. No tutaj w Warszawie sklepy to jak do 9, do 10, to źle. To powinno być tak, do 23, do 24, no bo w ogóle to są nocne sklepy, ale doczekają się, proszę Państwa, tego, że jeszcze pozamykane zostaną supermarkety. I co wtedy? Tramwaj na górze przejechał. Proszę Państwa, w Polsce A jesteśmy dokładnie. Wisła płynie. W Polsce A pod Bałtykiem. No i teraz przechodzą. To znaczy, że jakby mecz, prawda? Szalik, proszę Państwa, szalik biało-czerwony. No, lepiej niż czerwony, no bo dzisiaj też tu obok macie Państwo przemówienie Dudy, że robotnicy zerwali flagę czerwoną, to znaczy, że tę taką komunistyczną, flagę komunistyczną. Dobrze, póki co widać, że co jeden moherowy tutaj kopci, czyli tak, pali papierosy. Ale tamten, co poszedł 4 minuty temu, to z tym szalikiem biało-czerwonym, to palił fajk. Też jest w Polsce moda na palenie fajki. No to już teraz nie możecie Państwo powiedzieć, że jeżeli pali fajkę, to że warchą, prawda? Nie wolno. No i teraz tak, dzisiaj w tym przemówieniu Dudy jest, wszystko jest w internecie, u nas jest wszędzie, proszę Państwa, u nas jest w klimacie odpowiednim. No, jak pali fajkę, to znaczy, że już nie można warchołem nazywać, ale ja mówię, to po co w ogóle? Po co w ogóle tak mówić? Bo to jest tak obraźliwie, tak... Warchoł to nic nie znaczy. No co to jest warchoł? Warchoł. Warchoł, no to jak już powie się świnia, no to a ty świnia, a ty świnia, a ty świnia. To takie kabaretowe, to takie dowciapne. A warchoł to rzeczywiście oni powiedzieli, że nie. No. To znaczy z tego by wynikało, że ten system komunistyczny, tramwajecie, chciał tych robotników od warchołów, robotników wszystkich od warchołów. No. Most Poniatowskiego. Także proszę Państwa, u nas tu w pobliżu jest dużo, dużo z samego centrum Polski. Dużo, dużo z samego centrum Warszawy. No niektórzy to wręcz jadą wprost do samego centrum, pod Pałac Kultury Stalina i Lenina, bo tam te przestrzenie, bo tam najwięcej się dzieje. No, kurczaczka tam posłałam pod samo to centrum, pod Pałac Kultury Stalina i Lenina, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie. Autobus. Jedzie autobus. A na górze tramwaj w poprzek. Most Poniatowskiego. Wisła. Warszawa słynie z tramwajów. Że są tramwaje. Tylko, że wiecie Państwo, jak to jest wszystko poobcinane. Trasa jest zmieniona. To do czego to podobne? Radio Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tutaj mamy autobus, tak, 118. To jedzie daleko, daleko, aż do centrum olimpijskiego i jeszcze daleko, 127, 105, no to pod Świętą Anną z tamtej strony stoi, gdzie ci, jak pojedziemy do Buwu, często chodzą do tej Świętej Anny pod górkę. Linia myśli.